Mógłby jakby kogoś zaczepić, gdzieś tam przerysować samochód. Gorzej, mieć kogoś później na sumieniu. Tak wygląda samochód wyciągnięty spod pedału. Tak? Dlaczego takie wypadki są bardzo często bardzo poważne, a nawet większość z nich jest śmiertelna? Ponieważ jeżeli samochód zderza się z pederem, peder macie na takiej wysokości, nie ma strefy zgniotu. On dosłownie wbija się, że tak powiem, pod przyrożniwy. Cel nas ma to bardzo mocno uczynić. Jak wygląda przejazd po takim batynie? Z czym on się wiąże? Tylko ze zezwoleniem? Właśnie. Ktoś jedzie przed maszyną. To jest bardzo często też powód, że tak powiem, wypadek. Nie? Zakręt. Nie wiemy, co jest za zakrętem. A na dobrą sprawę, dojeżdżając do zakrętu, okazuje się, że za zakrętem zaraz stoi, że tak powiem, kombajn, albo tym kombajnem właściwie nie samą szerokością jest. Ani kombajnista nie zobaczy, ani samochód osobowy. Nie wiemy, co się dzieje. Zobaczcie, przestawiając ten terminator ciągnik z przyczepami przed kombajn, już zawsze na dobrą sprawę jest dużo bezpieczniej, tak? Bo traktorzysta widzi, co się dzieje z przeciwka, może zareagować, może na dobrą sprawę na pewno samochód osobowy zwolni, jak będzie widział nawet na dobrą sprawę ten ciągnik, który się tutaj zbliża do nas, nie? I zobaczcie, taka prosta rzecz, a ile na dobrą sprawę tego bezpieczeństwa to niejako tutaj wprowadza. Dlatego też, tak jak mówiłem, chciałbym, żebyśmy to niejako wzięli pod uwagę, że no niestety, ale przejazd ponad normatywny, czyli maszynami, które mają, są szersze niż 3 metry, to jest naprawdę bardzo duże, na dobrą sprawę, też ryzyko. Ktoś ma zamiar zacząć zabawę z rzepakiem, to kosy boczne to jest podstawa. Tylko słuchajcie, jeżeli bierzecie sobie stół do rzepaku, tak, to też zwracajcie uwagę na co? Na długość stołu. Można zrobić ogromny błąd, panowie, tak? I pani na drodze. Można zrobić błąd. Słuchajcie, jaki można błąd zrobić? Albo za krótki stół, albo za długi stół, tak? Co się dzieje? Dłuższy lepszy, tak? Tylko tu też zobaczcie, w tych kombajnach zachodnich był mniejszy z tym problem. W polskich kombajnach był większy problem. Dlaczego? Ciężki stół, długi stół. Do bizonów były przykładowo na przykład setki były stoły, tak? Do bizonów były 60, 80, setki, nie? Jak ktoś sobie założył setkę, to był problem. Pękał header, siłowniki nawet miały problem podnieść ten header, nie? A kolejna sprawa. Rzepak zaczynał kłaść się przed ślimakiem. Mamy regulację wysokości ślimaku. Odległość od podłogi, jeżeli chodzi o ślimak, powinna być w granicach 12 do 16 mm, tak? Dlaczego ta wysokość ślimaka jest istotna? Jeżeli coś się dzieje w kombajnie, widzicie, że ten ślimak zaczyna nam pracować w ten sposób, że to zboże jest gromadzone i później dopiero jest łyknięcie, tak? Co dostaje? Dostaje później bęben nucący, dostaje pas, tak? Takie połykanie tego materiału z hederu jest dla kombajnu też destrukcyjne. Więc w tym przypadku pamiętajcie, żeby tutaj ta wysokość, tak? Jeżeli chodzi o ślimak, powinna być tutaj wyregulowana w ten sposób, żeby cały czas ten materiał był płynnie podawany. Jeżeli będzie zbyt wysoko ślimak, będziecie mieli nagarnianie tego materiału, nagarnianie, aż w końcu to podanie dużej masy do bębna wchodzącego, tak? No i na co to w końcu jedno są czasami gorzej właśnie boli, tak? Gorzej pobiera? Tak. Być może jest tak, że ten ślimak jest ustawiony delikatnie jedną stroną wyżej. Aha. Trzeba sobie zweryfikować jedną i drugą stronę, bo tam mamy z jednej strony regulację i tu z drugiej strony też będzie to regulacja. Jeżeli chodzi o bęben mucący, jakie możemy tutaj regulacje przeprowadzić? Klepiska. Tak, wysokość klepiska na wejściu większa, na wyjściu mniejsza. To są, słuchajcie, to są oczywiste rzeczy, co obroty, tak? Dalej, obroty, tak? I co tutaj, jeżeli chodzi o wysokość, odległość klepiska od bębna mucącego i o obroty? Co trzeba tutaj, na co trzeba zwracać tutaj uwagę? Przetrącanie. Dokładnie. Przetrącanie ziarna, ewentualnie nie do młoty, tak? Nie do młoty.
I słuchajcie, ja wam mogę powiedzieć dzisiaj jedną rzecz. Mogę wam powiedzieć, że weźcie sobie, ustawcie bęben łucący na 950 obrotów i ma grać, tak? Jedziecie w pole i będziecie mnie kulować. Dlaczego? Bo może być tak, że na 950 przy suchym materiale, przy wilgotności około 11-12% będzie wam się ziarno po prostu kruszyło, tak? Więc wtedy schodzimy z obrotu. Jeżeli mamy trudniej wymłacalny materiał, wiadomo, te obroty trzeba dać większe i ewentualnie lepisko skręcić. Jedna istotna rzecz, jeżeli ktoś zaczyna przygodę z kombajnami, jeżeli ktoś zaczyna przygodę na przykład z rzepakiem, czego nie wolno zrobić? Przy rzepaku jak ustawiamy kombajn? Klepisko jest opuszczone maksymalnie, ale nigdy nie róbcie takiego czegoś, że opuszczacie klepisko maksymalnie i je tak zostawiacie. Bo potem będziecie się bardzo denerwować, jeżeli wam złapie na mucarni materiał.